Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj kolejny dzień w lesie, gdzie wybraliśmy się na podgrzybki, ale przyznam szczerze, że inaczej pokażę później za chwilę, że na razie słabo. I pokażę wam tutaj jeszcze przy drodze maślaki i kierujemy się dalej w stronę takich lepszych miejsc, ale tutaj mam wrażenie, że te lasy zostały tak wycięte i zdewastowane, że niestety nie rosną, ale to tak jest wszędzie w całej Polsce, więc trzeba szukać nowych miejsc. Zapraszamy na film. Tutaj mamy fajne maślaczki. Ja za nimi nie przepadam, przyznam szczerze, ale moja siostra bardzo lubi, więc każdy ma różny gust. Są gusta i guściki, o których się nie dyskutuje, nieprawdaż? Tutaj mamy pierwszego prawdziwka, ale zostawię go, bo już jest stary. Nie widać, że trochę przypleśniały. Po chwili znalazłem drugiego. Myślałem, że mały, fajny. Z tej strony spojrzałem na trzon ekstra, ale tylko go dotknąłem, zobaczcie. Rozsypał się całkowicie. Szkoda, bo fajne dwa prawdziwki by były w koszyku. No kochani, moje miejsce jednak nie zawodzi. Pokażę wam taką piękną rodzinkę. Tu mamy jednego, tam mamy drugiego. Tu jest trzeci. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Coś jeszcze? A tego? Chyba nic. No to zaczynamy grzybobranie oficjalnie. Jesteśmy w tym moim ulubionym lasku na podgrzybki, bo one nie są takie małe, tylko są duże i z dużym trzonem. Słychać piły w okolicy, nie wiem dokładnie gdzie, ale spójrzcie jaki duży, naprawdę duży podgrzybek. O, i jaki ma trzon, no jak prawdziwek. Czym on się odróżni od prawdziwka? Niczym. Właściwie. O. No zobaczcie. Jak moja dłoń. Twardy, zdrowy, piękny. Takich... Już mam trochę maślaczków, trochę tych podgrzybków udało się nazbierać. Ania tam też coś ma, więc... Powoli się zaczyna, ale na pewno, jak zwykle, zawsze fajnie się kończy. Przed chwilą znalazłem tego fajnego, dużego. A teraz tutaj mamy jednego. Takiego... Oj, ten jest chyba taki... Przepraszam. Dziękuję. To też jest część filmu. Takiego słabego, ale tutaj jest śmieszna sytuacja. Zobaczcie, gdzie on rośnie. Na wyrwanym... Korzeń drzewa. Sosenka. Czekaj, zobacz, Aniu, tutaj mam drugiego. Ha, jaki duży. Znowu nagrywam i... Nagrywam i po prostu tego wam wyciągnę. O, fajne. Uwielbiam zjeżdżać pod grzybki. Szczególnie jak jest ich dużo. I mają te trzony takie. Takie, no porównajcie na przykład tego. No ten też nie jest jakiś okazały, ale tego. Mizernie wygląda. A na przykład pokażę wam tego, co przed chwilą znalazłem. Dla porównania. O. I możecie napisać w komentarzach, którego lubicie zbierać. Numer 1, numer 2, numer 3. O. A, jeszcze 4, dobra. To zrobimy tak. Napiszcie w komentarzach, który rodzaj podgrzybka lubicie zbierać najbardziej. Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4. Idziemy dalej. Widać, że inne grzybki opanowały te miejsca, moje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co prawda znalazłem dwa przed chwilą, ale chciałem wam pokazać, nie wiem, czy to widać, ale to po prostu są kolonie tych grzybów. Fajnie by było, żeby to było podgrzybkowo. Nawet nie wiem, co to za grzyby są. Nawet nie wiem właściwie. Ale wygląda to ciekawie. Tutaj chcę wam pokazać, jak urokliwy las jest o poranku. Dzisiaj mamy mgłę, tak trochę mrocznie, ale tutaj jest ten mój kochany las taki do spacerów. Spójrzcie, jak się te liście prezentują na dębach. Tam jest mój ulubiony kolor czerwony. Naprawdę. Myślę, żeby je pozbierać, taki zrobić wachlarz. Widziałem taką dziewczynę, która zrobiła wachlarz na Instagramie z takimi liśćmi, zrobiła zdjęcie, ale dzisiaj nie ma odpowiedniego światła, żeby było. Chociaż przyznam szczerze, że ten... ta mgła też jest taka ciekawa, że zrobić w tą stronę albo w drugą.
No nic, zbieram i pokażę wam efekt. Tak wygląda efekt. Wydaje mi się, że wszystkich odcieni nie znalazłem, ale tak wygląda polska jesień. Jest przecudowna. Ale przyznam, że najpiękniejszą widziałem w Górach Stołowych. Jak byłem z przyjaciółką na weekendzie. Naprawdę, było przecudownie. Zobacz. Ania, jak ci się podoba? No właśnie. Proszę bukiet, zaraz robimy tobie zdjęcie. A z daleka ładniej to wygląda. Zobaczcie, jakby ktoś pomalował naszą Polskę. Zobaczcie, jaki mamy tutaj ciekawy korzeń. Ten świerk to chyba już usechł, ale co mnie interesuje, no spójrzcie, jak korzenie opatuliły inny korzeń. Jak to fajnie wygląda. O, jest korzeń. Tutaj następny. A, to wygląda na to, że z innego drzewka poszły inne korzenie. I one nie poszły w dół, tylko poszły w górę. I tak fajnie to tutaj następny. Świetnie to wygląda. Jak ktoś lubi takie klimaty, tak jak ja, to powinien być zadowolony. Zobaczcie, drodzy moi, jakie tutaj są. O, tutaj tego nie widziałem w ogóle. Tutaj mamy maluszka, ale jesteśmy w takim miejscu teraz, że są takie naprawdę duże. Ostatnio nie byłem tutaj za nią. Mieliśmy już pełny kosz, ale spójrzcie, jakie ogromne. O, pochwaliłem się, on chyba jest robaczywy. Ale nie, nie jest robaczywy, zobaczcie. Ale jaka patelnia. O, spójrzcie, jest zdrowiutki. Tutaj mamy następnego. No nie wiem, ja to przeważnie wyciągam, wykręcam, a potem różne są możliwości, ale wydaje mi się, że ta jest najbardziej odpowiednia. Więc takie trzy grzybki, no ten może nie jest wyględny. Tutaj mamy takie dwa. Jeszcze wam pokażę koszyczek. Tutaj zbierałem te liście, co mówiłem. Zobaczcie, jak wyglądają barwy naszej pięknej polskiej jesieni. Jest super, naprawdę super. Dzieci wrzucimy później do koszyka. Więc dalej zapraszamy na film. Może jakiegoś prawdziwka dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Zobaczcie, jak ten las pięknie wygląda. To jest takie bagienko. Tam jest rzeczka. Tutaj mamy pięknego podgrzybka w mchu. Tu mój koszyk kolorowy. Kolory jesieni. Tu mamy następny. Aniu, chodź zobaczyć, bo Aniu, chodź, bo zdjęcie trzeba zrobić na pewno. Zobaczcie, jakie piękne podgrzybki. Piękne, normalnie piękne. Do zdjęcia, jeszcze nie będę ich wyciągał. Nawet ich nie widziałem wcześniej. Tu mamy jakąś jamę, nie wiem, może jakaś nora czyjaś. Tu mamy rzekę, aż się przejdę bliżej, pokażę wam. Rzeczkę. O, następny podgrzybek. Jaki ładny. O, uwielbiam takie. Tak wygląda moje cudowne Podlasie, naprawdę. Wszystkich tu zapraszam. Jest przepięknie. Jeżeli ktoś lubi naturę i taką dziewicze miejsce, jak tutaj, to jest po prostu pięknie. Cudownie. Ciekawe, czy jakieś rybki są. Na pewno są. Ekstra. Bajkowo. Bajkowo. Nic nienaruszone. Nienaruszone i słyszycie w tle piły? Niedługo okaże się, że nie będzie tego lasu. Mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i zmieni różne decyzje. Dzisiaj nie mam szczęścia do prawdziwków. Te poprzednie, już cały ten mój wielki kosz jest wypełniony podgrzybkami. Ania też tam ma u siebie. W każdym razie listki później, ale zobaczcie, jakiego prawdziwka udało mi się znaleźć, ale wydaje mi się, że on jest niedobry. Ojej, może inaczej będę go wyciągał. Taki pokręcony, śmieszny. Zobaczcie. Ale twardy jest. Twardy. Po prostu, nie wiem, zaraz zobaczmy, jak ten, jak sytuacja wygląda. Czy zdrowy, czy niezdrowy. O. No, taki jakiś ciemny, on jest zgniły, mi się wydaje. Ja to takie grzybki zostawiam. Jak ktoś jest już podgniłe, to po prostu lepiej to zostawić i się nie martwić. Niech może jakiś zwierzak zje. Dobra, idziemy dalej. Kolorowo w koszyku. I jest prawie pełny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda z rana. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jakieś przędziorki? Ale jak fajnie. Szkoda, że nie ma słońca. Było to bardziej, lepiej widoczne, ale wygląda to z bliska. O tak. Nie wiem, co to jest. Ale jest ekstra.
robi fajny klimat temu miejscu. Naprawdę. Piękne. Kocham las. Kocham las, kocham spacerować po lesie. Kocham zbierać grzyby. Koszul jest prawie pełny. Idziemy dalej. Jeszcze jakieś prawdziwki by się przydały, chociaż kilka. Tam Ania sobie spaceruje. Teraz jest trochę więcej luzu. Przyjemniej się trochę chodzi, ale jest mniej grzybów. No nic, zapraszam dalej. Inne ujęcie tego miejsca. O, jakieś ptaszki wreszcie słychać. Bajkowo, po prostu bajkowo. Dalej nie będę wchodził. Mogę się utopić. Rzeczka płynie. Jest pięknie. Cisza, spokój. Tam szumią samochody, ale już nic na to nie poradzę. W każdym razie las wygląda tak. Jest żółta landrynka. W każdym razie jaki piaka, piękny świerk. Zobaczcie, jaki ogromny. Na Podlasiu to rzadko. Chociaż w Katrynce chyba widziałem większy. Postarałem się go objąć, był na pewno większy. Tak wygląda las piękny. Idziemy teraz na drugą stronę rzeczki. Tutaj idziemy taką przecinką przy lasku i przy ogrodzeniu. Powiem wam, że nikt chyba tędy nie chodził, bo zobaczcie, jaki prawdziwek rośnie. Jak moja ręka. Nie będę go zrywał. I oczywiście kolega muchomor. Tutaj chyba mają dziecko. Fajnie, jeszcze Ania zrobi zdjęcie. Idziemy dalej teraz na prawdziwki. Fajnie, podobają mi się takie klimaty. Śmiejemy się z Anią. Teraz jest ciekawa sytuacja. Zobaczcie, ile maślaków jest wielkich, ale takich, one widać, że są młode. To nie są jakieś kapcie, ale to jeszcze nic. Zobaczcie, jaka fajna rodzinka. Pół reklamówki albo koszyka. Już nie mamy. Tu jest pełny. Ania ma swoje wiaderko. Ale tutaj. Czy ktoś kiedyś widział takiego maślaka w życiu? Ja go wyrwę i zresztą najpierw pokażę do ręki. Czy ktoś kiedyś znalazł takiego maślaka jak moja ręka? Zobaczcie. Masz? Nóżyk? O, dobra. A, czekaj, to jeszcze zdjęcie. No dobra. Wyciągnę go. I pokażę, że jest... Ale jaja. No bardzo. One po prostu dostały tutaj wody i rosły jak szalone. To prawdziwek. To czerwono... Nie, no maślak. Maślak. Ja pierdzielę. A on zdrowy taki, ja wiem. A nie. Korzenie? No twardy, jak skała. Kurde. Ale ja, no nie wiem, czy brać takiego? Na kawałki go jakoś? No. To zapraszam wszystkich na maślaki do mnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale ja, tylko musimy to jakoś ogarnąć, żeby nie te ślimaki nie rozwaliły miny grzybków takich ładnych. Dobra, chyba w reklamówkę niestety, bo kosze zostały w samochodzie. Zobaczcie, jaka tutaj straszna wycinka jest. Naprawdę, tylko maszyny chodzą. Tam znaleźliśmy po drodze takie duże, a tutaj skręciliśmy. Ania odwróciła głowę i mówi, że ma pięknego, naprawdę takiego ładnego. Co wyciągać, Aniu, mogę? Dobra, dostałem pozwolenie. To wyciągamy, żeby nie było, że wsadzony. O kurde. Ale czyściutki, zobacz, tak wyciągnąłem go, że ładnie. Taki mój typ. O, szeroki. Tu jest wąski, tu jest szeroki. Bialutki pod spodem. Właścicielka. Idealny moment, żeby kogoś pozdrowić. Kogo pozdrawiamy? Grzyby Podlasie, tradycyjnie. Niech się rozwija grupa. Wszystkich naszych znajomych. Właśnie, wszystkich znajomych. I ja też pozdrawiam, teraz na mnie może, co? Może. Wszystkich, którzy mnie oglądają. Dziękuję za te wszystkie wyświetlenia, lajki, komentarze i wszystko. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że to tak wygląda, jak wygląda. Trzymajcie się ciepło, pójdziemy dalej. Jeszcze kolejne ujęcie z tego pięknego miejsca. Będę trochę ciszej, znaczy cicho przez moment. Usłyszycie, mam nadzieję, szum. O, tutaj spójrzcie, jak tu pięknie. Naprawdę. Bajka, takie dziewicze tereny. Właśnie przed chwilą zrobiłem dla was film. Wstawię go w międzyczasie. Tutaj siedzę na takim pięknym miejscu. Film dotyczył konkursu na 1000 subskrypcji.
Ania robiła właśnie mi film, mówi, a popatrz, my tutaj robimy film, a tam jakie dwa piękne podgrzybki. Ale tu podgrzybki są inne, od razu wam powiem. One są takie świerkowe. Właśnie, z takim grubym trzonem, nawet trzy są. Co, Aniu? Wyciągniesz je, pokażesz? Zobaczcie, to są takie moje ulubione. Prawdziwkowe podgrzybki. O, no zobaczcie, jak one wyglądają. No, w rękawiczkach to ciężko. Ale o. Ale ten fajny, podwójny. O, z takim trzonem. Tutaj bliźniak. No to nic, położymy z drugiej strony. Super. Takie można zbierać, jak prawdziwki się zbiera. I one też super pachną, aromatyczne są. Byłem tutaj, powiem wam, rok temu. I okazuje się, że wycinają tam ten las. To jest jakaś tragedia. Tutaj mamy potężne drzewo. Świerk na pewno stary. Ale widać, że się przełamał pod wpływem wiatru. Chyba musiał, nie wiem, na pewno w tamtym roku go nie widziałem. Tak wyglądają zbiory na razie dzisiaj. Mam jeszcze trochę, ale tutaj chciałem pokazać. No i rzeczka cały czas płynie, tylko teraz jesteśmy z drugiej strony. Zapraszam dalej. Właśnie opuszczamy to miejsce koło rzeczki. Idziemy w stronę samochodu, ale troszeczkę jak gdyby w inną stronę. I tutaj Ania, praktycznie zobaczcie, one są niewidoczne, nie, no są widoczne. Ale ja odkręciłem głowę w drugą stronę i są takie fajne. Takie najbardziej lubię. Trzy. Zobaczcie, jakie trzonki fajne, na pewno. Bo już widzę po kolorze, chociaż po kolorze, ten słaby, ten też słaby. Okaże się, że trzy słabe, chociaż jeden fajny. No ale... Cztery ładne. Mamy naprawdę całkiem fajne zbiory. Cały kosz. Tu mamy maślaki. Niestety w reklamówce, bo nikt się nie spodziewał, że tyle będzie grzybów. I Ania ma u siebie. Tylko od Ani jest przerzucony do mnie, więc my tam się podzielimy na pewno. No, tak to wygląda. Kolorowo, fajnie. Jak jest, Aniu? Podoba ci się? Super. Właściwie wycieczka krajoznawcza była tak. Dzisiaj. Dzisiaj i przewodnikiem też byłem. Mhm. W każdym razie piękne miejsce. Jak ktoś lubi naturę, to jest tutaj cudownie. Pamiętam, zawsze lubiłem tutaj przychodzić. To była taka moja polanka. Nie pamiętam, czy... Chyba raczej tutaj grzybków za bardzo nie było, ale zawsze mi się ten mech biały podobał. Chcę wam pokazać, że dosłownie może 100 czy coś. Już jest wycinka. O, już widać prześwit drzew. Masakra. No niestety taki las zginie niedługo. Bo ktoś potrzebuje bardziej drewna. No ale co ma? No zobaczcie, tam paprocie się przebarwiają. Spójrzcie, jak tu jest pięknie. No naprawdę. Spacer, sam spacer. To nawet niekoniecznie grzyby. Sam spacer w takich miejscach. To jest tak przyjemny. Ojejku. No niestety, niedługo nam to zabiorą. I coraz mniej jest takich miejsc przepięknych. No nic, idziemy dalej. Niestety. Zamiast się cieszyć, to człowiek się tylko martwi i denerwuje, że za rok może tutaj nie będzie mógł w stanie wejść. Chcę wam pokazać, jak to ładnie. O, jeszcze muchomorek jakiś. Powiem wam właśnie, przed chwilą Ania znalazła pięknego prawdziwka, tylko pokażę wam, w jakiej scenerii. Mam nadzieję, że to posprzątają. Jest jedno miejsce, naprawdę. Zrobili wycinkę, ale wysprzątali i pięknie to wygląda. Znaczy pięknie, no ładnie. A tutaj to na razie jest tragedia, ale spójrzcie, jakiego prawdziwka nie znalazła. Nic dziwnego, że ciężko go było zauważyć. Taki wielki, ogromny. Czy to prawdziwek? Chyba tak. Super. Chyba zostawimy. Taki starszy już jest. Wracamy teraz w stronę samochodu. Tutaj mamy takiego fajnego koźlaczka przy drodze. Takiego ciemnego, jak lubię. Nie takiego ślimaka, jak maślaki. Trzeba tu wejść, jak jest jeden, to może być rodzinka jakaś. No nic, jeszcze trochę podgrzybków, mam nadzieję, znajdziemy. Teraz za dnia. Jak pokażę wam, jak to wygląda. O. Wszystkie różne przebarwienia. Naprawdę, pięknie. Jesteśmy w innym miejscu. Pogoda fajna, idealna do chodzenia po lesie. Ale jednak tak to
Jest, idziemy. Już do samochodu. No. Dobra, takie szybkie zakończenie, bo samochody jeżdżą i może być głośno. Pełny kosz podgrzybków. Tu mamy maślaki, z czego ten jeden maślak jest jak moja dłoń. Po prostu jakiś ewenement. Tu znalazłem czerwoną łebcę, ale myślałem, że to podgrzybek, więc nawet go nie nagrałem. No i maślaki. Tutaj same podgrzybki i tylko jeden prawdziwek dzisiaj. Więc miało być dzisiaj podgrzybkowo, jest podgrzybkowo. I super. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. A jeszcze pokażę Wam nas. Pozdrowimy wszystkich. O, to my. Pozdrawiamy wszystkich, żeby Podlasie, wszystkich, co lajkują, subskrybują i komentują. Dziękuję za wszystko. Trzymajcie się ciepło. Hej, pa!